Z własnego doświadczenia pracy duszpasterskiej wiem, że postaci świętej Teresy od Dzieciątka Jezus specjalnie przedstawiać nie trzeba. Pius X powiedział, że święta Teresa jest największą świętą w czasów współczesnych. I jak mówiono, huragan chwały, który rozpoczął się po jej beatyfikacji i kanonizacji w latach dwudziestych ubiegłego roku, wieku, Doprowadził do tego, że wszystkie pragnienia, które Święta Teresa od Dzieciątka Jezus miała, żyjąc krótko na ziemi, bo 24 lata jedynie, spełniły się po jej śmierci. I takim dowodem na to, że Święta Teresa od Dzieciątka Jezus cały czas funkcjonuje nie tylko może we wspólnocie Kościoła Katolickiego, ale również i wielu innych wspólnot nienależących do tego Kościoła, jest to, jest peregrinacja jej relikwii które wszędzie w każdym miejscu gdzie pojawi się święta teresa od dzieciątka jezus w znaku swoich relikwii jest niesamowity odzew tych którzy uważają ją za swoją przyjaciółkę i siostrę co takiego bardzo istotnego jest w duchowości świętej teresy od dzieciątka jezus przynajmniej dla mnie to jest ta mała droga którą tak nazywamy a jest to przede wszystkim Ukierunkowanie się w stronę tego, czego człowiek w życiu, w swoim życiu ziemskim ma najwięcej, czyli codzienności, która zostaje nam przez Boga dana i zadana. I Święta Teresa szczególny nacisk kładzie właśnie na tę codzienność, aby w tej codzienności, która została jej dana i zadana, jak najbardziej odpowiadać na te zaproszenia Pana Boga, które On. Do niej konkretnie kieruje. A więc nie szuka jakiejś nadzwyczajności, nie szuka jakichś rzeczy wielkich, ale opiera się na tym, co małe, na tym, czego ma w nadmiarze. I w jakimś sensie dlatego też Święta Teresa od dzieciątka Jezus jest tak bliska wielu ludziom, którzy idąc swoją codzienną drogą do Pana Boga, nie szukają czegoś nadzwyczajnego, czegoś wielkiego, ale opierają się na tym, co mają, co Bóg im daje i zadaje. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus to też dla mnie przynajmniej osobiście święta wielkich pragnień. Miała ich mnóstwo. Chciała być misjonarzem, chciała być doktorem, chciała być uczonym, znającym wiele języków, aby móc jak, naj, jak najbardziej porządnie i dobrze przygotować się do dzieła ewangelizacji. A wiemy, że całe swoje życie, te 20 Cztery lata, a później osiem a później lat bycia w klasztorze, w Lizie, spędziła nie wychodząc z tego klasztoru ani na krok, a stała się patronką misji świętych. A więc można powiedzieć, że Pan Bóg te wszystkie pragnienia, które zgromadził w jej sercu pozwolił im zaistnieć dopiero po jej śmierci. I rzeczywiście, tak jak tak jak to mówili papierze, bardzo często powtarzali ten huragan chwały świętej Teresy od dzieciątka Jezus. Nieustannie drwa i święta Teresa zdobywa coraz to nowe rzesze przyjaciół, nie tylko swoich, ale przede wszystkim przyjaciół Jezusa, który chciała być promotorem i jakąś drogą i wskazówką.